jest w krakowskim gdzieś ponad Wisłą wieś. Domy z wierzchu malowane, ściany, nawet piec. Każda izba tam inny motyw ma. Promyk słońca przeniesiony pod słomiany dach. Przyjeżdżają tu ludzie z krajów stu. Dziwują się, że ktoś ogród do mieszkania wniósł. Ilekroć zbliżam się do Zalipia, przypominam sobie czerwcowe popołudnie 79 roku, kiedy wraz z kolegami z muzeum wkopywaliśmy tą drewnianą konstrukcję, która miała witać turystów, a która z czasem stała się takimi symbolicznymi wrotami do malowanej wsi. Dzień dobry, pani Litko. Widzę, że pani już wróciła z tych Niemiec. Tak. Co to, kwiatki pani swoje podlewa? A ta cembrowina, to wydaje mi się, że to niedawnoście zrobili. Tak, to jest cembrowina zbudowana z desek ze starej stodoły. Pani Litko, bo ja w tym roku nie zdążyłem do pani w czasie konkursu wstąpić. Ma pani coś nowego namalowane? Na tej ścianie drewnianej powstała właśnie nowa malatura. Malowałam to przez około 3 dni. Trzeba było zamalować najpierw stare malowidło z ubiegłego roku, no, pomyśleć, rozplanować, wymyślić że to inaczej motywy kwiatowe. Tak. W tym roku stary piec chlebowy został specjalnie odmalowany na konkurs Malowana Chata. Dawniej w tym piecu pieczono chleb, w tym momencie pieczemy tutaj pizzę. Mnie bardzo zaintrygowało, pani Litko, skąd to malowanie u pani, bo przecież pamiętam, że pani dopiero od niedawna maluje, to nie, żadna tradycja rodzinna. Jako takiej tradycji tutaj malowania w moim domu rodzinnym nie było. Mi się to kojarzy z tymi takimi bardziej dawnymi, jak pamiętam, sprzed 30 lat. Ja jestem zafascynowana tym takim pierwotnym malarstwem, formą tych pierwszych kwiatów, które powstawały z pacek, z plam. Pod wpływem wyobraźni kobiet rozwijały się te motywy kwiatowe. Mamy malarkę poniekąd nową i tak utrzymującą własny styl. Początki zdobnictwa domów na Powiślu Dąbrowskim to jest koniec XIX wieku. Wtedy we wnętrzach izb paliło się na otwartym palenisku, dym rozchodził się po izbie, okopcał strop, ściany i przed świętami kobiety starały się te ciemne wnętrza jakoś rozjaśnić takimi wapiennymi packami, plamami białymi. Z czasem te białe plamy rozwinęły się w proste motywy kwiatowe, aż w końcu z tym malarstwem kobiety wyszły na zewnątrz. Regionaliści, etnografowie po raz pierwszy zetknęli się z tym zjawiskiem w 1905 roku, kiedy urzędnik austriacki, krakowski Władysław Hickel opublikował w czasopiśmie Lud pierwszy artykuł na temat tego zjawiska kulturowego. Widzę, że pani się przygotowuje chyba do pieczenia chleba. Niecki, dzieża, dzisiaj foremka nie do chleba. Chleb, tylko takie te placki na blasze brązioki. Takie placki kiedyś to były raczej no tak na bidę robione, prawda? Tak, bo to nie z biedy jest, były robione. Z biedy, bo to najprostsze produkty. Właściwie mąka i mleko i to wszystko. Tak. Tutaj ja widzę rozmaite przedmioty takie dawne, archaiczne. Jest tu całe muzeum, któreście zorganizowali. Dlategośmy założyli to muzeum, żeby urozmaicić tą wieś troszkę. Żeby nie było wszystko jednostajnie. I tak się stworzyło muzeum, które się nazywał... Izba Regionalna. Izba Regionalna. I co, teraz będzie ciasto czekało, żeby nie, wyrosło? Ja teraz będę to wałkować. Aha. A potem na piec? Na piec, na blachę się bierze i piecze. Dzisiaj obok Domu Malarek i Muzeum Felicji Curłowej to jest jedno z bardziej odwiedzanych miejsc w Zalipiu. Jak się to stało? Skąd ten pomysł na takie muzeum? Chciałem zachować to, co już na wsi było, czyli tradycje, sprzęty, które używali dani ludzie. Omawiamy każdy sprzęt, do czego służył, żeby młodzież, szczególnie szkolna, miała historię wsi. Zaczynałem od szopki bożonarodzinowej. Część malowała
pani Stasia Curyłowa, a to resztę mi pomagały pani z domu malarek. A, czyli pan też to malował z malarkami? Pan jest inicjatorem tego muzeum, ale właściwie to cały dom w tym uczestniczył, bo przecież żona wyrabia kwiaty bibułkowe, prawda, a syn Paweł... No, wiersze składa o zalipie, dużo wierszy pisze i maluje. I starszy syn się już zainteresował, też tutaj mi pomaga. Tu jest to takie rodzinne. Rodzinne przedsiębiorstwo o charakterze muzealno-edukacyjnym. Muszę się częstować. O, widzisz, Paweł, mama masłem przyniosła placuszki. Smarować. Cieplutkie jeszcze. To spróbujemy posmarować. Co, poczęstujemy się? Ty też? Fajno. Bo wiesz, Halinko, bo ja się wychowałem w pasiece. Jak widzę te ule malowane, tak sobie myślę, ciekawe, jak się pszczoły w takich malowanych ulach czują. Tutaj w ogóle u ciebie w ogrodzie to trudno znaleźć jakikolwiek element, który nie był malowany. Czy to nie masz już gdzie malować? Przecież masz ogromny dom. No, dom jest ogromny, ale ta powierzchnia nie jest równa. I źle się na tym maluje. No i staram się, na czym się da malować. Na kamieniach, na drzewach, na kominku. No i te ule trzeba odnawiać, myć, bo pszczoły trochę brudzą je. No właśnie widzę, że co 2-3 lata chyba inne wzory na tych ulach. Już tak sobie myślę, że się pszczołom nie myli, jak trafić do takiego malowanego ula. Nie, no maluję na przykład jednym pszczołom wszystkie kwiatki w kolorze czerwonym, czy tam niebieskim. Tak, żeby one wiedziały, do którego koloru mają przyfrunąć. Jak odwiedzamy niektóre domy, to na ogół one są malowane na zewnątrz i wewnątrz. U ciebie właściwie to, co najciekawsze, to jest w środku. Spróbowałam pomalować pokój w brązach, żeby ta tonacja była taka spokojna. No właśnie, po tych brązach to chyba można cię poznać, bo jak gdzie indziej malujesz, to podobna kolorystyka. Chociaż tutaj na tej obórce, jak widzę, no to są takie kolorowe kwiateczki. No kolorowe, bo na zewnątrz to pozwoliłam sobie, żeby to tak było kolorowe. Chciałam, żeby cały rok kwiatki kwitły. Także na tej stajence mojej w zimie też kwitną, jest kolorowo. Witaj, Wandziu, co słychać od ciebie? Widzę, że mnóstwo gości masz. Bardzo dużo turystów mamy. To całe lato tak masz? I całe lato, prawie codziennie. A mieliśmy nawet z Australii wycieczkę, która miała warsztaty i bardzo pięknie malowali. No a szczególnie panowie. No to babcia by się na pewno zdziwiła, gdyby zobaczyła te tłumy, które dzisiaj odwiedzają jej zagrodę, prawda? No na pewno by się zdziwiła i ucieszyła się, bo ona zawsze przyciągała turystów do siebie. Przecież w latach 60. już tutaj przyjeżdżały autokarami dzieci. Ona zapraszała do swojego prywatnego domu. To myśmy to uważali jako prywatne, żywe muzeum. No a teraz jest muzeum. A teraz to zobaczmy, jak to wygląda. To przejdźmy, proszę bardzo. Chodź, poprowadź. No te zdjęcia to niedawno żeśmy konserwowali. Zobacz, jak się dobrze trzymają. No, tu babcia, tu babcia, tu babcia. Ciekawy jestem, co ty właściwie pamiętasz jeszcze z babci, bo przecież byłaś mała dziewczynka. No, jak miałam 4 lata, to już sadzała mnie koło siebie i uczyła mnie malować. I to. I co, może powiesz, że ten piec też? No, najpierw było na papierze. Potem dopiero z biegiem czasu pozwalała na czym innym. Sadzała mnie tutaj na stołeczku, ona siadała na szlufanku i patrzyła, jak maluję, uczyła mnie malować. To całe wyposażenie, co dzisiaj tutaj widzimy, to zostało tak, jak było za... Za jej życia, właśnie, tak jak w ogóle nie jest przestawione. Malowidła są nowe, bo przecież no one zupełnie były zniszczone, ale to, co się zachowało w komorze i na powale i w sieni, to jest jej ręka. Widzę, że ten portret mamy, który kiedyś na strychu miałaś, powiesiłaś sobie w tym swoim muzeum małym. Mam pamiątkę po mamie, którą bardzo cenię, malowaną przez Szuszkiewicza Starnowa właśnie. A malarz Szuszkiewicz, ten, który malował... Tak, który malował portret babci. A zostało ci coś jeszcze po mamie? Piękna skrzynia, którą trzymam jako relikwię w domu. Ja znam tą skrzynię, ale nie wiedziałem, że to mama. Tak.
Mama. Przypomnijmy, że to była Wojtytowa, która kiedyś była bardzo, tak, bardzo znaną malarką. No i ty teraz właściwie to jesteś jej spadkobierczynią, nie tylko Felicji, babci, ale także i mamy. W tym domu już właściwie kolejne pokolenia. Córka maluje Beatka, wnuczka Martyna. No to co wy byście robili właściwie, gdyby nie to malowanie? To jest nasze życie. Praca w muzeum, później przyjście do domu, malowanie. Każdą jedną chwilę wolną spędzamy przy malowaniu. To niewątpliwie Curłowa przyczyniła się do tego, że o Zalipiu, o tym regionie malowanym dowiedział się świat zewnętrzny, ponieważ to zjawisko znane było tylko etnografom. To właśnie jej kontakty bardzo rozliczne, bo przecież Curłowa znała, czy ją znali urzędnicy z najwyższej półki. Bywała w Warszawie zapraszana przez Komitet Centralny, przez ministrów kultury. Wystarczyło, że pojechała do Warszawy. W tamtym czasie to była niesamowita wyprawa. Wszystkie drzwi stały przed nią otworem. Takim znaczącym podsumowaniem jej roli w historii Polski, w historii polskich kobiet, to jest jej postać, która została wyeksponowana na takiej wystawie, która nosiła tytuł Kobiety Polskie, i wśród 60 najsłynniejszych kobiet wybranych przez organizatorów wystawy była właśnie Felicja Curłowa, malarka ludowa z Zalipia. Stojący w centrum Zalipia Dom Kultury, zwany popularnie Domem Malarek, to jest również zasługa Curłowej. Ona właśnie skompletowała pełną dokumentację, załatwiła wszelkie formalności i w kilka miesięcy po jej śmierci został położony kamień węgielny, a w 3 lata później, w 1977 roku, odbyło się uroczyste otwarcie Domu Malarek. Dzisiaj jest to bardzo ważne centrum kultury, które zresztą nosi imię Felicy Curłowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Witajcie, już dawno tu nie byłem u was. Chciałem zobaczyć, jak wam to malowanie idzie, bo coraz więcej was tutaj przy tym stole zastaje. Przybywa nowych talentów. Tak sobie myślę, czy jest ktoś w stanie rozpoznać, jak później macie tych wyrobów, całą stertę, która jest wasza robota? Między sobą potrafimy, każde swoją pracę bez problemu. Każde pokolenie wypracowuje sobie swój styl. No jest też specyficzna szkoła Domu Malarek, no bo jak się wspólnie maluje, to też podpatrujemy te kwiaty jedna od drugiej. W istocie, no wytworzył się taki jakiś styl, który tutaj dzięki właśnie twoim instrukcjom, zresztą sama ty w domu nie byłaś malarką, nauczyłaś się tutaj od innych malarek, a teraz jesteś nauczycielką stylu, który został jakby wspólnie tu wypracowany, prawda? To są kwiaty nasze wymyślone, kwiaty wyobraźni, i jednak każda jest indywidualnością i jakby swoje kwiaty wymyśla, sposób cieniowania, a przede wszystkim kolorystyka. Najpierw malujemy kolorowe plamy, a później efekt cieniowania uzyskujemy poprzez nakładanie kolejno kolorów. Tutaj się nie miesza kolorów, żeby tą głębię wydobyć, tylko się nakłada kolory. To już prawie 40 lat, jak funkcjonuje ten Dom Malarek. I od tego czasu zmieniło się tu niesamowicie sylwetka tego domu, całe otoczenie, tak, wieś, ludzie. I działania całego Domu Kultury. Ważnym zadaniem Domu Malarek jest informacja, co należy w Zalipiu zobaczyć. Organizujemy wspólnie z Muzeum Okręgowym konkurs Malowana Chata. Jest to bardzo ważne wydarzenie, nie tylko dla malarek, ale również dla Zalipia. Konkurs ten sprzyja temu, że ta tradycja dalej kwitnie, dalej się rozwija. Ta działalność szkoły wcześniej, a później Domu Malarek spowodowała, że dziewczyny z tych domów, w których w ogóle nie było żadnych tradycji, zaczęły malować, i dzisiaj jest tu spore grono zupełnie tak zwanych nowych malarek, prawda? To jest duża zasługa właśnie działania Domu Malarek, bo organizujemy tutaj warsztaty, przychodzą dzieci ze szkoły po lekcjach i malują. I później te dzieciaki biorą udział też w konkursie, no i te umiejętności nabywają coraz większe, bo doświadczone malarki pokazują, jak to robić, jak malować, jakich pędzli używać, jakich farb, no i o samej technice malowania im opowiadają. Konkurs Malowana Chata ma już dużo ponad półwieczną tradycję. Tuż po wojnie Zdzisław Szewczyk, kustosz Muzeum Etnograficznego w Krakowie,
wybrał się na Powiśle, aby sprawdzić, jak tradycja malowanych domów zachowała się w stosunku do dokumentacji przedwojennej. W ślad za jego badaniami zorganizowano w 1948 roku pierwszy konkurs, który odbył się w Podlipiu. Kobiety okoliczne przyniosły swoje malowane na papierach tak zwane dywany. Wcześniej komisja obeszła kilkanaście malowanych domów i rozstrzygnięto w tamtejszej szkole konkurs. W 1976 roku Muzeum Tarnowskie stało się głównym organizatorem tego konkursu i od tego czasu konkurs odbywa się corocznie, tuż po święcie Bożego Ciała, w piątek, w sobotę, w niedzielę. Komisja konkursowa odwiedza malowane domy w Zalipiu i w okolicznych wsiach i w niedzielę odbywa się rozstrzygnięcie. Gdyby nie konkurs, dzisiaj już nie mielibyśmy do czynienia z tymi malowanymi domami, ponieważ to jest tak mocny imperatyw dla malarek, że niezależnie od tego, czy są nagrody, wielkości nagród, niezależnie od tego, czy w ogóle te domy są odwiedzane przez turystów, na konkurs przygotowuje się jak najlepiej, jak najpiękniej. Pani już jest chyba z tych ostatnia, albo jedna z ostatnich tych malarek, co to jeszcze w 1948 roku w pierwszym konkursie brałyście udział. Wtedy no, przecież się nie malowało ścian, bo nie było ani farb, ani nic, tylko na zwykłym takim szarym papierze się malowało, co kto chciał. Ale wtedy pani nagrodę dostała jakąś? No dostałam. A czy pani pamięta jeszcze, jak Cyrłowa żyła? Ona mnie stale zapraszała i nawet mi takie rady dawała. O tak se rób, jeszcze wtedy tych farb nie było. Ale widzi pani, Cyrłowa pani pokazywała, jak się maluje, ale to, co pani maluje, to jest absolutnie różne. Zawsze profesor Rajfus, jak tu przychodził, to był zachwycony tym, że to pani ma taki swój styl, zawsze mówił. To jest po kochankowym. On zawsze mi mówi, żebym nie brała żadnych wzorów ze zalipianek, tylko żebym malowała po swojemu, tak jak maluję. Takie lubiłam polne kwiatki, widziałam je w wyobraźni swojej. Nim ja usnęłam, to ja już miałam kilkanaście wzorów, jakie zrobić sufity. Każde inne, każde inne. Musiało być naprawdę wielkie przedsięwzięcie, żeby ten kościół tak pomalować. Tak, to było ogromne przedsięwzięcie, ogromna inwestycja, w którą zaangażowane były nie tylko malarki, ale cała społeczność Zalipia. No jak ja tu kiedyś byłem, jak rozstało rusztowanie, to byłem pełen podziwu, bo to przecież staruszki zupełne, które nie posądzałem o to, że będą się spinać na drabinę, malowały bodaj po kilka kwiatków. To faktycznie wszystkie chyba panie z Zalipia malowały. Wszystkie kwiaty, które są w kościele, były wymalowane przez malarki z Zalipia, ale też z sąsiednich miejscowości jak Skuzia czy Zniwek. Każda miała to w zaszczycie pomalować w kościele swój ulubiony ornament kwiatowy. Ta pierwotna kompozycja była jednak zaprojektowana przez profesjonalnego plastyka, przez Józefa Szuszkiewicza i jak widzę, no ten układ został zachowany. Tutaj nad sklepieniem ten ornament kwiatowy to jest pozostałość właśnie jeszcze po Szuszkiewiczu. Znaczy po jego kompozycji. Tak, tak. Bogata jest kaplica pod wezwaniem świętego Błażeja. To była inicjatywa księdza proboszcza. Nazywa on to zalipiańską bombonierką, bo prawie wszystkie zalipianki tam malowały swoje kwiaty. No i tam też zgromadzone są szaty liturgiczne, które były wyhaftowane przez miejscowe artystki. W domu młodego dziecka, co zawsze malowali. A jak pani pamięta dawniej, to jakimi farbami wyście malowały? Farba pruskowa, mlekiem my rozrabiały i malowałem dopiero. A pędzle dało rady kupić? Pędzelki ja krowa ogólnęła. Porę zdziewałek i skręciło się na patycku i robiliśmy te same pędzelki. No ja od dziecka byłam przyzwyczajona do malowania. Przyszłam tu, to już tu malowały
Ja się zgłosiłam do pani Curyłowej. No ale jakby wam tu na przykład mąż nie pozwolił, albo nie byłoby czasu na to, jakbyście sobie z tym dały radę? Nie pozwolił jeszcze Półbóg. Tak? Gdy był czas, pewnie. A no to co wam to malowanie? Przecież ani pieniędzy z tego nie było, ani nic. No. Talerze sprzedawałyby malowane, ile by to malowały talerze w prezencie, żeby unijną drogę zrobili. Stefania Łączyńska miała 91 lat, kiedy zmarła i kiedy opuściła ten dom. To był kiedyś najpiękniejszy malowany dom w Zalipiu i Łączyńska należała do grona najwybitniejszych artystek tego regionu. Jej dom był szczególnie pięknie malowany, ale odróżniał się od innych nie tylko kolorystyką, nie tylko ilością tych malowanych kwiatów, ale przede wszystkim stylem. To, co zostało po Łączyńskiej, te resztki farby, te resztki kwiatów, które można jeszcze odczytać na zewnątrz, wewnątrz, świadczą o tym, że miała absolutnie odrębny styl. Po jednym kwiateczku, właściwie po jednej kresce można rozpoznać było i do dzisiaj można rozpoznać każdy obrazek, który jej ręką został stworzony. Przecież widzicie, za nimą przygotowane. Jak było, to tu brali i filmowcy, i z ogranicy tyle tysięcy ludzi było. A dzisiaj widzicie, jak dom jest wyglądał. Przecież nie róbcie sobie wstydu. Chyba dzisiaj te młode wymalowały sobie piękności. To tam, nie wiem, czyście byli tam u tej Ciepielowej. Byliśmy. No, jak tam ta młoda, bo ona jest tak... No, tak wyglądała. To tym młodym róbcie uciechę, róbcie zdjęcia. No, ale to nie, to młodym robimy, ale pani na pamiątkę robimy. To, co mnie urzekało zawsze w Łączyńskiej, to jej ogromne poczucie własnej wartości, a jednocześnie skromność. Kiedy ogłaszaliśmy wyniki konkursów, ona właściwie nigdy nie przychodziła do domu malarek, bo wiedziała z góry, że ma pierwsze miejsce i zawsze powtarzała takie charakterystyczne. Przecież ja nie jestem żadną artystką, to jest dar Boży. Cóż może być lepszym talentem, jak właśnie dar Boży, który Łączyńska nosiła w sobie. Kiedy przez wiele lat odwiedzałem twój dom, zawsze sobie tak myślałem, taki niewielki ten domek wasz jest i tej przestrzeni coraz mniej dla ciebie i okazało się, że znalazłeś sobie inne miejsce jeszcze. Przestrzeń do malowania, którą miałam w tym pierwszym naszym domku, okazała się niewystarczająca. Skończyło się. Skończyło się po prostu. Wynikła potrzeba znalezienia nowego miejsca. Z tego powodu przeniosłam się do starego domu, więc to jest znalezienie nowego, starego miejsca. Ale jak to stary? To jest wasz dom? To jest dom rodzinny mojej mamy. On zupełnie inaczej wyglądał. To, jak wygląda teraz, to jest efekt naszej ciężkiej pracy i oczywiście wielu godzin mojego malowania. To jest to, co kocham, bo tutaj na tych drewnianych deskach poczułam troszeczkę inny rodzaj malowania. Opowiadali sąsiedzi, że jak przychodzisz tu malować, to od świtu do nocy potrafisz spędzić z pędzlem przy ścianie, tak? Tak to wygląda. Od rana, dokąd pozwala światło słoneczne, tyle spędzam czasu na malowaniu. Jaki jest główny motyw tego, że ty tą starą chałupę zdobisz w ten piękny sposób? Chyba potrzeba serca. To jest potrzeba tego, żeby gdzieś tworzyć. Musisz malować. Muszę malować. Nie ty jedna w rodzinie malujesz, prawda? Zaczęło się od brata. On malował z mamą. Ja przy nim sobie gdzieś tam zaczynałam. Maluje moja młodsza siostra Ania i maluje jeszcze najmłodsza siostra Martyna. Ale Martyna to już jest troszeczkę inny typ malowania. Patrząc na twoje malowanki, to mam takie skojarzenie dość mocne, jakby to były bobowskie koronki. Ja wiem, że twój tato pochodzi z Bobowej i tak myślę sobie, czy to jest jakaś inspiracja tamtejszą twórczością, tamtejszymi koronkami? Od dzieciństwa miałam z nimi styczność, bywając tam w Bobowie właśnie. Oglądałam te koronki i myślę, że miały bardzo duży wpływ na to, jak później malowałam. No i w rezultacie dorobiła się takiego swojego specyficznego, indywidualnego stylu, który jest bardzo rozpoznawalny i właściwie no, żadna malarka w Zalipiu takich motywów nie maluje. Zawsze chciałam tworzyć coś, czego nie tworzy nikt inny w Zalipiu. Białe, delikatne, koronkowe i na ciemnym tle, nawiązujące trochę do tej pierwotnej kolorystyki sprzed setki lat, co najmniej, kiedy malowano na ciemnym tle białym wapnem.
Najbardziej znaną malowaną wsią jest oczywiście Zalipie, ale to przecież nie jedyna malowana wieś w tym regionie. Kiedyś w końcu XIX wieku było tu co najmniej ze 30 takich wsi malowanych. Przynajmniej tyle zarejestrowali etnografowie położonych w widłach Wisły i Dunajca po prawej jego stronie. A i dzisiaj to jest kilka wiosek. Jesteśmy w Niwkach, gdzie tradycja malowania domów jest bardzo odległa. Jak się wyrasta w tym klimacie, no to nie sprawia to większych problemów. Przychodzi jakaś taka chęć, myśl, wena twórcza. Bierze się pędzel, no i pracujemy. Ile to schodzi mniej więcej w przeliczeniu na godziny czy dni, jeśli by chciała pani to jakoś sumować? Miesiąc wcześniej biorę się do pracy, no i tak od 17, dopóki zmrok nie zapadnie, codziennie praktycznie z wyłączeniem świąt czy tam niedziel, no schodzi czyli mi tak. Miesiąc roboty. Koło miesiąca, tak, żebym była zadowolona. Teraz jesteśmy w zagrodzie Stasia i Doroty Szczygłów w Niwkach. To jest normalne gospodarstwo. Turyści, którzy przyjeżdżają do Zalipia, czasem są zdziwieni. Myślą, że przyjeżdżają do jakiegoś muzeum, do skansenu, ale praktycznie poza domem Felicji Curłowej, który jest oddziałem Muzeum Tarnowskiego, wszystkie inne malowane domy to są normalnie funkcjonujące chłopskie gospodarstwa. Trzeba wiedzieć, przychodząc tu, że turysta czasem jest rodzajem intruza, ponieważ to nie są domy muzealne i trzeba wiedzieć, jak potraktować, odwiedzając takie obejścia. Zapytać gospodarzy, zza płotu zrobić zdjęcie. Te malunki, które tu są na ścianach, one są po prostu stworzone dla siebie, dla własnej przyjemności. W Zalipiu jest dom malarek. Mówi się, że malarki zalipiańskie, że kobiety malujące, ale przecież ty malujesz chyba od dziecka, o ile pamiętam. No od dziecka maluję w każdym razie. Pierwszy konkurs był gdzieś, mając 6 lat, ale to w przedszkolu się odbył, a później w szkole podstawowej od pierwszej klasy no to wprowadziła nas Felicja Curyłowa. Później poznałem wujka Szloska, Agatę Szlosek, no zobaczyłem, jak te kwiaty robią, mama moja robi też kwiaty. I trochę więcej się tych wzorów nauczyłem przy okazji. Wujek Jasiu Szlosek, no to był jedyny mężczyzna, który malował w Zalipie. Mówiło się. Tak. No a o tobie mówili, że Bartuś zaczyna malować. Zaczyna. I malujesz to już przecież ze 40 lat, jak nie więcej. Ze 40 lat, tak. No ale ty teraz nie mieszkasz przecież w Zalipiu. No mieszkam w Świebodzinie. No i jak to się stało, że tutaj dalej malujesz i aż tak daleko komisja konkursowa musi przyjeżdżać? Przeniosłem tamtą kulturę na tą wieś. Sąsiadki jeszcze zaczęły przy okazji malować wówczas. No to jak, ty się nauczył, czy one podpatrzyły u ciebie? No troszkę podpatrzyły, troszkę się nauczyły same. Pytanie właściwie, po co ty to malujesz przecież? Ani interesu z tego nie masz, nikt tu specjalnie nie odwiedza. No nie, dlaczego maluję? To dyrektor, że to maluje ani dla pieniędzy, ani dla sławy. Przykładowo, przyjdzie woda, zabierze dobytek, ale to, co człowiek ma zakładowane w głowie i w rękach, tego mu nie zabierze nikt. Historia malowanych domów to także znaczny kawał mojego zawodowego życia. To niemal 40 lat wędrówek po zalipiańskich ścieżkach, spotykania ludzi, rozmowy i jednocześnie obserwacje, jak ta wieś się zmienia, nie tylko pod względem artystycznym, bo przecież to malowanie to już nie to, co 40 lat temu, jak pamiętam, ale to jest zupełnie nowy, bardzo nowoczesny świat. Zaczarowane kwiaty, zaczarowana wieś, zaczarowane domy. Zaczarowany zalipiański świat nie zważa na pory roku, budząc kolorowym tchnieniem każdy dzień o poranku. Wchodzę w zaczarowane piękno, zostaję między baśnią a rzeczywistością, nigdzie indziej, tylko tutaj. A może życie da się zamknąć w kwiatach?
Jeśli się przez tyle lat wędruje ścieżkami zalipia, to naprawdę trudno się rozstać z malowanymi kwiatami. Dlatego przywędrowały one za mną aż tutaj, do mojego wiejskiego domu pod Tarnowem.